Dziedziną równania jest zbiór liczb rzeczywistych. Sprawdź, czy podane obok liczby spełniają dane równanie. No o co tutaj chodzi? Po prostu chodzi, żeby te liczby podstawiać za x i zobaczyć, czy lewa strona równa się prawej. No taka robota łopatologiczna, no ale lecimy z tym. Podpunkt A. Najpierw stawiamy sobie za x minus 2, czyli będzie 2 odjąć minus 2 do kwadratu ma się równać 3 razy minus 2 plus 4. No i policzmy to, czyli 2 odjąć minus 2 do kwadratu. Ujemna do kwadratu to jest dodatnia. 3 razy minus 2, minus 6, plus 4. 2 minus 4 to jest minus 2. Minus 6 dodać 4 to jest minus 2. Lewa równa się prawej, czyli dwójka jest. Spełnia równanie, jest rozwiązaniem równania. To samo z minus 1. Samo z minus 1, czyli lecimy. 2 minus minus 1 do kwadratu równa się 3 razy minus 1 dodać 4. Minus 1 do kwadratu to jest 1, czyli 2 odjąć 1 równa się 3 razy minus 1 minus 3 plus 4. 2 minus 1 to jest 1 równa się minus 3 plus 4, 1. Lewa równa się prawej, minus 1 spełnia. I to samo z 0, czyli 2 minus 0 kwadrat ma się równać 3 razy 0 plus 4. 2 minus 0 do kwadratu to jest 2, 3 razy 0 to jest 0 plus 4 jest 4. Lewa nie równa się prawej, tutaj nie jest. 0 nie jest rozwiązanie. Podpunkt A mamy, podpunkt B. No to podstawiamy. Minus 3, no to w trybie przyspieszonym. Minus 3 do trzeciej to jest minus 27, bo do nieparzystej potęgi znak zostaje. 27 dodać minus 27 będzie 0. I teraz 3 minus minus 3. 3 minus minus 3 to jest 6. 0 równa się 6, czyli sprzeczność to nie jest równość, czyli to nie jest rozwiązanie. Zobaczmy, co będzie dla jedynki. No dobra, dla jedynki ładnie rozpiszemy. 27 dodać 1 do trzeciej to się równa 3 odjąć 1. No to sprawdzamy. 27 dodać 1 do 3 to jest 28, 3 odjąć 1 to jest 2. No lewa nie równa się prawej, czyli nie jest rozwiązaniem. No i trójkę podstawmy, niech będzie trójka, czyli 27 dodać 3 do 3 równa się 3 minus 3. 3 do 3 to jest 27, 27 plus 27 to jest 54, to jest 3 odjąć 3, czyli 0. Lewa nie równa się prawej, tutaj żadna liczba nie jest rozwiązaniem. No i tak dalej. Całe zadanie. Dobrze, to może tak, zróbmy sobie miejsce. Zaczęliśmy liczyć, to policzmy to do końca. Tak, w C. Zobaczmy, normalnie tutaj też musimy, ponieważ nie mamy powiedziane w treści zadania, że zbiorem, dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych, dlatego nie musimy się bawić w dziedzinę, ale w takiej sytuacji, gdy mamy ułamek algebraiczny, pamiętajmy, że to, co jest w mianowniku, nie może być zerem. Jest takie powiedzenie, pamiętaj cholerę o niedzielę przez zero. No ale tutaj nam na szczęście zapewnili dziedzinę jako zbiór liczb rzeczywistych, także dziedziną się nie przejmujemy, tylko podstawiamy sobie minus dwójkę. I podstawiamy sobie te tutaj propozycje. I tutaj miałem na myśli minus pierwiastek z dwóch. Podstawiamy, czyli mamy minus pierwiastek z dwóch do kwadratu odjąć 2 przez minus pierwiastek z dwóch do kwadratu to jest 2 plus 2. Minus pierwiastek z dwóch to jest 2. Do kwadratu to jest 2, odjąć 2, czyli 0. 2 plus 2, 4, 0 przez 4 ma się równać 0. Tak, lewa równa się prawej, czyli jest to rozwiązanie. To samo z 0. 0 do kwadratu to jest 0, odjąć 2 mamy minus 2. 0 plus 2 to jest 2. Minus 2 przez 2 ma się równać 0. Minus 1 równa się 0, to jest sprzeczność, to nie jest rozwiązanie, czyli tutaj nie. I trzecia opcja z jedynką. Mam 1 do kwadratu, to jest 1 odjąć 2 przez 1 plus 2 ma się równać 0. 1 minus 2 to jest minus 1 przez 3 równa się 0. Lewa nie równa się prawej, czyli też nie mamy rozwiązania. Czyli jedynka nie jest rozwiązaniem w tej grupie, tylko minus pierwiastek z 2. No i podpunkt D. Mamy tutaj co? Pierwiastek z x do czwartej plus 1 przez 68 ma się równać 1 czwartej x. 0,25 to jest 1 czwarte. Podstawiamy sobie po kolei od minus dwójki.
Minus 2 do czwartej, do parzystej potęgi wynik jest dodatni i minus 2 do czwartej to jest 16. Czyli mamy 16 plus 1 przez 68 pod pierwiastkiem ma się równać 1 czwarta z minus 2. Tutaj mamy 17 przez 68 ma się równać, tutaj wychodzi 1 czwarta z minus 2, to jest minus 1 druga. Po prawej jest znak ujemny, po lewej jest znak dodatni, bo pierwiastek z liczby dodatni. Także już widzimy, że lewa nie równa się prawej, a jak ktoś nie wierzy, to niech policzy. 17 przez 68 to jest tyle, pierwiastek z tego to jest pół. Tutaj mamy 1 druga, ma się równać minus 1 drugiej, co jest oczywiście sprzecznością. Nie jest to rozwiązanie, odpada. Jedynkę podstawiamy. 1 do czwartej to 1 plus 1 to mamy 2. Przez 68 pod pierwiastkiem ma się równać 1 czwarta razy 1. Czyli mamy pierwiastek z 1 34 to jest 1 czwarta. No, możemy do kwadratu podnieść. 1 34 musiałoby się równać 1 16, co jest oczywiście sprzeczne. Lewa nie równa się prawej. Lewa nie równa się prawej, czyli ten wynik odpada. I sprawdzamy dwójkę. 2 do czwartej to jest 16 plus 1 przez 68 pod pierwiastkiem ma się równać 1 czwarta razy 2. 1 czwarta razy 2 to są 2 czwarte, czyli 1 druga. Czyli mamy tutaj pierwiastek z 17/68 równa się 1 drugiej. Tutaj mamy 1 czwartą pod pierwiastkiem. Pierwiastek z 1 czwartej równa się 1 drugiej, a to jest prawda. Lewa równa się prawej. Dwójka jest tutaj rozwiązaniem. No i w zasadzie to jest koniec tego podstawiania. Takie zadanie, w sumie dużo podstawiania, dużo zabawy, ale wiadomo, o co chodzi. Bierzemy te elementy, podstawiamy za x, a patrzymy, czy lewa równa się prawej. Jak się lewa równa prawej, to mamy rozwiązanie. Jak się lewa strona nie równa prawej, to nie mamy rozwiązania. Jeżeli zadanko, filmik się podobał, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. Jeżeli są jakieś pytania, proszę w komentarzu pisać. Ja albo ktoś inny oglądający pewnie odpowie na to pytanie. No i co? Zapraszam na kolejne lekcje.